Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco na kolejnym odcinku z cyklu Matematyka 500+. Tym razem będziemy rozwiązywać zadania z zakresu rozszerzonego z funkcji kwadratowej. Także zapraszam. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny. Tym razem zajmiemy się funkcją kwadratową. W naszym odcinku Matematyka 500+, tym razem będziemy rozwiązywać zadania z matury rozszerzonej dotyczące funkcji kwadratowej, a konkretnie funkcji kwadratowej z parametrem. Zapraszam bardzo gorąco. Zadanie numer 1. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których funkcja f określona wzorem i mamy ten wzór. F od x to m kwadrat minus 1 to w nawiasie razy x kwadrat minus 2 razy w nawiasie 1 minus m i to pomnożone przez x dodać 2 przyjmuje wartości dodatnie dla każdej liczby rzeczywistej. Czyli teraz musimy to zapisać, że ta funkcja nasza f od x przyjmuje wartości dodatnie, czyli oczywiście większe od zera, tak? Liczba dodatnia to większa od zera, czyli wartości dodatnie, to znaczy f od x większe od zera. Uwaga, dla każdej liczby rzeczywistej, czyli dla x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. I my mamy się zastanowić, dla jakich to m tak się dzieje. Czyli naszym zadaniem jest wyznaczyć m, ale takie, żeby ta funkcja nasza f od x miała zawsze wartości dodatnie. Dla każdej liczby rzeczywistej. I teraz uwaga. Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to czy to jest funkcja kwadratowa? No, rodzaj funkcji rozpoznajemy po x, prawda? Czyli tak, tu widzimy x kwadrat, więc wydawałoby nam się, że jest to funkcja kwadratowa. Otóż nie zawsze. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, jak pamiętasz, jest współczynnik a. Współczynnik a, który stoi przed x kwadratem. I teraz uwaga, jeżeli ten współczynnik a będzie równy 0, to nam się wyzeruje i nie będzie funkcji kwadratowej. Czyli będzie tak zwany przypadek liniowy. Często młodzież o tym zapomina. Natomiast jeżeli nasze a jest sparametryzowane, czyli jest uzależnione od parametru jakiegoś m u nas, to pamiętaj, musisz wtedy rozpatrzyć przypadek liniowy. Czyli pierwszy przypadek, ja to nazywam pierwszy przypadek, liniowy przypadek, czyli kiedy ten przypadek liniowy będzie? Przypadek liniowy wtedy będzie, kiedy a będzie równe 0. Czyli jeżeli a będzie równe 0, będziemy mieć do czynienia z jakąś tam funkcją liniową. No to spróbujmy, jak to u nas będzie wyglądało. Czyli moje m kwadrat minus 1 równa się 0. Jak ja to przerzucę, prawda, i spierwiastkuję, to dochodzę do wniosku, że moje m to może być jedynka, ale może to też być minus jedynka. I teraz popatrzcie, w moim przypadku liniowym ja mam dwa podprzypadki. Oba muszę zanalizować. Więc pierwszy mój podprzypadek, a nazwę sobie tak niech będzie, czyli teraz będę analizowała, co się będzie działo z moją funkcją, jak m będzie równe 1. No to ja nie wiem, co się będzie działo, no to podstawmy, prawda? Czyli piszę, moja funkcja f od x, jak będzie wtedy wyglądać? Czyli f od x to się równa. Tu jak podstawię 1 za m, to mi się to wyzeruje, więc tego nie będę pisała. Tu jak podstawię za m 1, też mi się wyzeruje, zostanie mi samo 2. I teraz popatrz, czy ja mogę powiedzieć o mojej funkcji, że ta moja funkcja f od x ma wartości większe od zera dla każdego x należącego do liczb rzeczywistych? Oczywiście, że tak, bo to jest większe od zera dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych, czyli w odpowiedzi ostatecznej będę musiała uwzględnić m równe 1. Dlatego tutaj tobie napiszę, czyli mogę powiedzieć, że moje m równe 1 jest ok. No to teraz robimy drugi, tak jakby podprzypadek, czyli teraz zastanawiamy się, co by było, gdyby m było równe minus 1. Jaki to by miało wpływ na wzór? No to sprawdzamy. Czyli f od x to się równa. Oczywiście jak ja pod m podstawię minus 1, to ten pierwszy człon mi się wyzeruje, czyli nie będę miała funkcji kwadratowej. No ale zastanówmy się, co będzie dalej. Jak ja tu podstawię minus 1, to będę miała 1 minus minus 1, czyli będę miała tutaj 2, razy minus 2, czyli będę miała minus 4x, dodać 2. I teraz uwaga, czy ta moja funkcja ma wartości dodatnie zawsze?
Czyli dla x należącego do zbioru liczb rzeczywistych? Oczywiście, że nie. Jak nie wierzysz, to sobie to po prostu rozwiąż. Podziel tu przez minus 4, tak? Czyli x jest mniejsze, nam wyjdzie od jednej drugiej i wyjdzie nam przedział od minus nieskończoności do jednej drugiej. A przecież miały być rzeczywiste. No to ja tutaj nie widzę wszystkich liczb rzeczywistych, prawda? Czyli tutaj piszemy sobie sprzeczność. Sprzeczność z warunkiem naszego zadania. Warunek naszego zadania był taki, że ta funkcja miała mieć wartości dodatnie zawsze, czyli dla x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. No to mamy sprawę załatwioną. Czyli jeszcze raz, z przypadku liniowego dostaliśmy dwa podprzypadki. Jeden się okazał sprzeczny, a drugi się okazał poprawny, prawda? Czyli mogę wywnioskować, że do odpowiedzi końcowej zadania będę musiała tą jedyneczkę uwzględnić. No to teraz przechodzimy do drugiego przypadku, a może tutaj zacznę. Drugi przypadek to już będzie przypadek kwadratowy. Ja tutaj oczywiście tak nazywam, kwadratowy może to w cudzysłowie napiszę i ten liniowy w cudzysłowie. Przypadek kwadratowy, co to znaczy? To znaczy, że już będę miała teraz konkretnie funkcję kwadratową. Kiedy ten przypadek kwadratowy będzie? No oczywiście wtedy, kiedy a nie będzie zerem. Czyli u nas czym może być a? No wszystkim, czyli liczby rzeczywiste, tylko nie jedynką i nie minus jedynką, prawda? No bo wtedy byłby przypadek liniowy, a myśmy już liniowy zamknęli. No to teraz wchodzimy do przypadka kwadratowego. I teraz, skoro wiemy, że jest to przypadek kwadratowy, czyli nasza funkcja jest już to funkcja kwadratowa. Teraz zastanówmy się, jak musi, teraz musimy pomyśleć, jak musi wyglądać mniej więcej jej wykres, żeby ona miała f od x większe od zera zawsze. Czyli jednym słowem, żeby ona miała wartości zawsze dodatnie. No, żeby to zrobić, to my sobie spróbujmy narysować, ale oś liczbową, tylko nie układ współrzędnych, samą oś liczbową x. Zastanówmy się, jak musi wyglądać wykres. My wiemy, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, prawda? I teraz zastanówmy się, czy nasza parabola może przecinać? No nie, bo wtedy mam gdzieś plusy, mam gdzieś minusy. A ja mam mieć plusy, wartości dodatnie zawsze. Czyli spróbujmy sobie wyobrazić, jak ten wykres musi wyglądać. Musi wyglądać tak i mój drogi, nie inaczej. Bo teraz, gdyby się stykało z osią, no to nie zawsze by były wartości dodatnie. No bo byłby taki jeden x, który by miał wartość 0. Gdyby przecinało się w dwóch miejscach, no to byłoby tych x-ów nieskończenie wiele, należących do jakiegoś tam przedziału, które miałyby wartość ujemną, prawda? A my mamy mieć zawsze, uwaga, dodatnie. Czyli ten wykres musi tak wyglądać i ja wtedy po prostu wszędzie tutaj piszę plusy i piszę sobie, że moja funkcja ma zawsze wartości dodatnie. Czyli gdybym tak miała sobie rozpatrywać, no to piszę wtedy sobie, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych zawsze, prawda? Czyli moje f od x jest większe od zera zawsze. No to zastanówmy się, to kiedy tak będzie? No będzie tak wtedy, kiedy po pierwsze ramiona są skierowane do góry, czyli ja zapiszę moje a jest większe od zera, to jest pierwsza sprawa, ramiona skierowane do góry i druga sprawa, delta musi być ujemna. Dlaczego? Bo ma nie mieć miejsc zerowych, bo ma być ten wykres nad osią x, a skoro nad osią x, to ma nie przecinać osi x, czyli ma nie mieć miejsc zerowych. No to teraz musimy to rozwiązać. Czyli tak, za a podstawiamy oczywiście nasze m kwadrat minus 1 i to ma być większe od zera. No to rozwiążmy sobie m kwadrat większe od 1. Można to spierwiastkować, tylko trzeba pamiętać, że m większe od 1 lub m mniejsze od minus 1. Tu musisz być czujny, jak pierwiastkujesz nierówność, taką no prostą, bo prostą nierówność kwadratową, to musisz być czujny, żeby tutaj uwzględnić również w tym wypadku lub drugą część. M zmieniamy zwrot, zmieniamy znak. No i teraz piszemy sobie nasz przedział, czyli będą to od minus nieskończoności do minus jedynki, suma od jedynki do plus nieskończoności. Czyli wyszedł nam tutaj z tego taki przedział, taka suma dwóch przedziałów, no to to jest jakby pierwsza część. Ale mamy wspólnik i teraz musimy z tą deltą. No to pasowałoby sobie tą deltę policzyć. Ja może tutaj gdzieś u góry policzę deltę. No standardowym wzorem b kwadrat minus 4ac. Czyli tak, to moje b jest, może podkreślę, moje b jest odtąd dotąd, no a to jest moje c. No to podnosimy. Jak b podniesiemy do kwadratu, to tu będę miała 4, a to jak podniosę do kwadratu, to muszę wzorem skróconego mnożenia, czyli 1 minus 2m dodać m kwadrat, czyli b kwadrat minus
4AC, czyli 4 razy 2 zróbmy, czyli będzie 8. I w nawiasie jeszcze trzeba pomnożyć przez m kwadrat minus 1. Czyli nasza delta to będzie 4 minus 8m, dodać 4m kwadrat minus 8m kwadrat, dodać 8. Czyli nasza delta to będzie, jak ją posegregujemy, minus 4m kwadrat minus 8m i dodać 12. I tą deltę teraz muszę napisać, że ona jest mniejsza od 0. Czyli minus 4m kwadrat minus 8m plus 12 mniejsza od 0. Myślę, że może nam tak za bardzo to nie pasuje. Podzielimy sobie obustronnie przez minus 4. Czyli będę miała m kwadrat. Tu minus i minus da plus. 8 przez 4 to będziemy mieć 2m. Tu plus i minus da minus, czyli będę miała 12 przez 4, czyli 3. I pamiętaj, zmieniamy zwrot, bo dzielimy przez liczbę ujemną oczywiście. No to teraz liczymy sobie tak jakby deltę m, czyli rozwiązujemy już teraz taką nierówność, typową, zwykłą, kwadratową, czyli b kwadrat 4 minus 4 razy tu 1 razy minus 3. Czyli nasza delta to będzie 12 plus 4, czyli 16. Jak ja ją spierwiastkuję, będę miała tutaj 4 oczywiście. No i liczymy sobie. M1 to się równa minus 2 minus 4 nad 2, czyli minus 3. I M2 to się równa minus 2 plus 4 będzie, czyli 2 nad 2, czyli 1 wyjdzie. No nie koniec, bo muszę to rozwiązać, czyli muszę sobie pomóc osią liczbową, prawda? Zaznaczam minus 3, zaznaczam 1 i moje ramiona idą w górę. Tu są plusy, tu są plusy, tu są minusy, a ja mam mieć większe od zera, prawda? Czyli ja mam powiedzieć, gdzie ta moja funkcja kwadratowa m kwadrat plus 2m minus 3 ma wartość dodatnie. Czyli piszemy sobie m należy od minus nieskończoności, na plusy patrzymy, do minus trójki, suma od jedynki do plus nieskończoności. Podkreślam, ale uwaga, ja z tego i z tego muszę wyciągnąć wnioski. Z tego i z tego, bo to jest spójnik i koniunkcji, prawda? Czyli musi i to być spełnione, i to. No to patrzymy. M należy, możemy sobie to narysować, ale myślę, że może widać. Tu mamy od minus nieskończoności do minus trójki, tu mamy troszkę dalej, ale my wybieramy część wspólną, czyli od minus nieskończoności do minus trójki na pewno będzie. I teraz mamy suma, od jedynki tu się zgadza tak samo, czyli suma od jedynki do plus nieskończoności. Ale, mój drogi, to jeszcze nie jest odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że teraz musimy napisać odpowiedź, która będzie uwzględniała oba przypadki. Przypadki w matematyce się sumuje. Czyli tu był taki piękny suma przedziałów, taka piękna, ale tu trzeba dołożyć jedyneczkę jeszcze. Czyli moja odpowiedź będzie bardzo do tego podobna, no ale jednak nie identyczna. Czyli to będzie m należące od minus nieskończoności do minus trójki, suma i teraz od jedynki domkniętej do plus nieskończoności. I to jest dopiero odpowiedź. W poleceniu, w naszym zadaniu było wyznaczyć takie wartości parametru m, dla których wartości tej funkcji f od x są dodatnie zawsze, czyli dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. My to wyznaczyliśmy i wyszła nam odpowiedź m należy do przedziału od minus nieskończoności do minus trójki, suma od jedynki domkniętej do plus nieskończoności. Zadanie numer 2. Dany jest trójmiar kwadratowy f od x w postaci x kwadrat dodać 2 pomnożone przez m plus 1 razy x dodać 6m dodać 1. Wyznacz wszystkie rzeczywiste wartości parametru m, dla których ten trójmiar kwadratowy ma dwa różne pierwiastki x1 i x2 tego samego znaku spełniające warunek, że wartość bezwzględna z x1 minus x2 ma być mniejsza od trójki. No i teraz mamy takie już typowe zadanie właśnie, tutaj z funkcją kwadratową. Mamy do czynienia z funkcją kwadratową i myślimy sobie tak. Musimy oczywiście wyodrębnić, jak czytamy polecenie, to musimy sobie wyodrębnić, co jest najważniejsze w treści, tak? Czyli tak, przepisałam wzór, napisałam te warunki i teraz musimy powolutku się zastanowić. Po pierwsze, czy to jest zawsze funkcja kwadratowa? Czy tak jak w zadaniu numer 1 czasem jest liniowa? Otóż w tym wypadku a wynosi 1. Czyli nie jest sparametryzowane, czyli jest to zawsze funkcja kwadratowa. Czyli przynajmniej mamy o tyle łatwiej w stosunku do zadania numer 1, że nie musimy robić przypadku liniowego. No to teraz tak, kiedy to były dwa różne pierwiastki? Kiedy w ogóle istnieją pierwiastki miejsca zerowe, tak? No wtedy, kiedy delta, ja zapiszę, delta jest większa od zera. Jeżeli delta jest większa od zera, wtedy są dwa różne pierwiastki. Dobra, a teraz następna rzecz. Mają być tego samego znaku.
Co to znaczy? No tutaj musimy już się posiłkować wzorem Wieta. Ten sam znak, co to oznacza? To znaczy, że albo mają być dwa dodatnie, albo mają być dwa ujemne, prawda? Czyli zastanówmy się, czy możemy coś powiedzieć na temat sumy tych pierwiastków, bo wzory Wieta każdemu z nas kojarzą się z sumą, czy też z iloczynem pierwiastków. Otóż, jeżeli są dwa dodatnie, no to jeżeli chodzi o sumę, prawda, no to suma jest dodatnia. Ale jak będą dwa ujemne, to suma jest ujemna. Więc nic o sumie nie powiem. Ale z kolei iloczyn. Jeżeli dwie liczby dodatnie pomnożę ze sobą, będzie dodatnia. Jeżeli dwie ujemne pomnożę ze sobą, też będzie dodatnia. Dlatego drugi wzór Wieta, który mówi o iloczynie x1 razy x2, ma być większy od zera. Czyli ten iloczyn x1 razy x2 ma być większy od zera. Czy one będą oba dodatnie, czy oba ujemne, i tak pomnożone te dwie liczby dadzą na pewno liczbę dodatnią. Nie koniec. Jeszcze trzeci warunek, tylko tutaj już na razie nie musimy myśleć, po prostu sobie przepiszemy ten warunek. Wartość bezwzględna z x1 minus x2 ma być mniejsza od trójeczki. No to po kolei rozwiązujemy. Oczywiście pamiętamy o tym, że tak, a wynosi 1, to jest nasze b, ja tak podkreślę, no i to, co stoi za x, to mamy nasze c. No więc zaczniemy od delty. Myślę, że może deltę sobie gdzieś na boku policzymy, czyli delta to się równa. B kwadrat, czyli będziemy od razu podnosić, czyli tak, 4, otwieram nawias, to też podnoszę do kwadratu wzorem skróconego mnożenia. M kwadrat dodać 2m dodać 1, czyli mamy b kwadrat minus 4 razy, no 1 już nie będę pisała, tylko razy to, 6m dodać 1, minus 4ac. Dobra, no to delta równa się 4m do kwadratu dodać 8m dodać 4, tu wymnażam, minus 24m i minus 4. No to dalej, delta to się równa. 4m kwadrat, czwóreczka z minus czwóreczką nam się tutaj odejmie i mamy 8m minus 24m, to mamy minus 16m, prawda? Czwórki nam się zlikwidowały, ta czwórka i minus czwórka, więc się tym nie przejmujemy. Natomiast wyszła nam taka delta. No to skoro taka wyszła, no to napiszmy sobie tutaj. Czyli 4m kwadrat minus 16m jest liczbą dodatnią. No co możemy zrobić? No możemy sobie podzielić przez 4 to. To będziemy mieć m kwadrat minus 4m jest dodatnie. No i co? To jest nierówność kwadratowa. Ale nie potrzebujemy tego znowu deltą liczyć, bo da się prościej wyciągnąć przed nawias m. Będę miała w nawiasie m minus 4 większa od 0. I teraz ja to muszę narysować, prawda? No bo nierówności kwadratowe, pamiętamy, że to dobrze z rysunku sobie odczytać. Tak, miejsca zerowe w głowie. Tutaj zeruje 0, tak? A tutaj zeruje 4. No to ja zaznaczam już bez obliczenia na osi liczbowej 0 i 4. Ramiona skierowane do góry, no to robimy z ramiona skierowane do góry. Tu plus, tu niech będzie minus, prawda? Tak narysować, żeby nam tu przechodziło przez te miejsca zerowe. I teraz z tego naszego rysunku, z tej osi liczbowej, z tego szkicu paraboli odczytujemy większą od zera, czyli kiedy to wartości są dodatnie. No piszemy, m należy od minus nieskończoności do zera, suma od czwórki do plus nieskończoności. Możemy sobie podkreślić, do tego na pewno gdzieś tam w pewnym momencie wrócimy. Czyli wyszła nam taka suma przedziałów. No to następna sprawa. Tu mamy x1 razy x2 większe od zera, wzór Wieta. Przypomnijmy, wzór Wieta to był c nad a i u nas większe od zera. Czyli nasze c to jest 6m plus 1 nad nasze a, które jest 1, no napiszę większe od zera. Czyli w zasadzie nie musiałam tego nad 1 pisać. I tutaj mam już zwykłą nierówność liniową. Więc zwyczajnie przenoszę. Tu będę miała minus 1, dzielę przez 6, czyli mam n większe od minus 1 szóstej. I oczywiście, bezdyskusyjnie, podajemy przedział. N należy od minus 1 szóstej aż do plus nieskończoności. No dobrze, pozostał nam ten najtrudniejszy warunek. I teraz co tutaj młodzież, z czym ma młodzież problem? Bo tak, widząc x1 minus x2, to każdy kojarzy sobie, że to nie bardzo wzór Wieta. Chociażby się chciało ten wzór Wieta, nie? Ale tutaj no nie ma wzoru Wieta. Niektórzy robią to zadanie w ten sposób, że za x1 postawiają minus b minus pierwiastek z nad 2a i za x2 minus b plus pierwiastek z nad 2a, tylko że uwaga, delta jest no nie za ciekawa. I z takim pierwiastkiem byśmy musieli to wielkie pisać. Ja to chcę zrobić inaczej. Jak inaczej? Popatrz, jest wartość bezwzględna, która powoduje, że moja lewa strona jest zawsze dodatnia.
jest po prawej stronie trójka, która jest też zawsze dodatnia. Jeżeli mam nierówność, gdzie tu mam liczbę dodatnią i tu liczbę dodatnią, to ja tą nierówność mogę podnieść do kwadratu. Ale tylko wtedy mogę tak zrobić, jeżeli wiem, że tu jest liczba dodatnia i tu jest liczba dodatnia, prawda? Nie mam problemu wtedy z tym, że minus do kwadratu da mi plus. Więc ja to robię. I teraz popatrz, co nam da ten kwadrat? Kwadrat nam to da, że tą wartość bezwzględną możemy ominąć. No bo i tak kwadrat kasuje minusa. No więc ja zapiszę x1 minus x2 w zwyczajnym nawiasie, już nie potrzebuję wartości bezwzględnej, do kwadratu jest mniejsze od dziewiątki. No to teraz dalej stosujemy wzrost skróconego mnożenia. X1 do kwadratu minus 2. X1, x2 i dodać x2 do kwadratu jest mniejsze od dziewiątki. No i teraz to już Ci się na pewno kojarzy, bo takie rzeczy się robi, jeżeli chodzi o właśnie wzory wieta, że będziemy chcieli to dopełnić do wzoru skróconego mnożenia. Ja podkreślę co? To z tym. Chcemy dopełnić tylko nie do byle jakiego wzoru, tylko do takiego wzoru, żeby nie było minus w środku, tylko plus. Czyli popatrz, co ja muszę mieć. Muszę mieć tak, x1 do kwadratu, dodać. Muszę mieć 2x1, x2, dodać x2 do kwadratu. A ja mam minus 2x1, x2. A ja muszę mieć, muszę mieć to, żeby to zwinąć we wzór skróconego mnożenia. Czyli teraz, jak tu mam plus 2, to ile mam odjąć, żeby mi się z tym tutaj zgodziło? No muszę odjąć 4x1, x2 i mniejsze będę miała od dziewiątki. Popatrz, ja teraz nie wymyślam nie wiadomo jakich rzeczy. Ja tak muszę zrobić, skoro ja dołożyłam 2x1, x2, to ja muszę zaraz odjąć 4x1, x2, żeby mi tak naprawdę to zostało minus 2x1, x2. No bo jak ja to odejmę, to mi faktycznie się zgodzi, prawda? No to teraz to zwijam we wzór skróconego mnożenia i resztę na razie przepisuję i popatrz, co będę miała. Teraz ja tu widzę wzór wieta, pierwszy wzór wieta, a tu widzimy drugi wzór wieta. No to spróbujmy to zastosować, nie? Ten wzór wieta, jak pamiętamy, to jest minus b nad a, może napiszę to, minus b nad a i to będzie do kwadratu, minus 4, a tu żeśmy już stosowali c nad a i to ma być mniejsze od dziewiątki. No to proszę bardzo, minus b, czyli będziemy tu sobie od razu może mnożyć. Ten minus, popatrz, on nam w zasadzie nie jest potrzebny ze względu na to, że on się i tak podniesie do kwadratu, i tak da plus. Czyli ja od razu mogę zrobić b kwadrat, bo a wynosi 1, czyli ja się tym nie będę przejmowała. Czyli od razu b podnoszę do kwadratu. Czyli tak, 4 i tu będę podnosiła do kwadratu. M kwadrat dodać 2m dodać 1, oczywiście wzorem skróconego mnożenia. Dalej, minus 4 razy c nad a. No to c, no to mam 6m dodać 1, no a jest jedynką, prawda? I to jest mniejsze od dziewiątki. No więc wymnażam. 4m kwadrat dodać 8m, dodać 4, tu mam minus 24m, minus 4 jest mniejsze od dziewiątki. Na pewno już widzisz, że trzeba wszystko na jedną stronę przenieść, czyli mamy tak, 4m kwadrat, 8m minus 24m to jest minus 16m, tutaj 4 minus 4, nam tutaj możemy to zredukować, dziewiątkę przeniosę, czyli będę miała minus 9, jest mniejsze od zera. No niestety, nic nie podzielę, no ale rozwiązuję sobie, tu będę kontynuowała, to będę kontynuowała tutaj z tej strony i będę sobie to liczyła, oczywiście, bo to jest nierówność kwadratowa, czyli liczę znowu deltą, delta równa się. Tu podnoszę do kwadratu, minus 16 do kwadratu to jest 256 i mamy minus 4 razy 4 i razy minus 9, czyli delta to się równa. 256, tu będzie minus i minus, czyli da nam plus i mamy tutaj 16 razy 9, czyli mamy 10 razy 9 to mamy 90 i jeszcze mamy 6 razy 9 to mamy 54, czyli będzie 144. No i jak to dodam, to mi wyjdzie 400, spierwiastkujemy, wychodzi 20, czyli liczymy sobie m1, to będzie 16 minus 20 nad 2a, czyli nad 8, czyli mam tutaj minus 4 nad 8, czyli minus 1 druga i m2 to się równa. 16 dodać 20 to będziemy mieć tutaj 36 nad 8, no to wyciągniemy sobie może całości, czyli będą 4 ósemki się tu mieściły i jeszcze 1 druga, prawda? Czyli 4 całe i 1 druga. No i to jest nierówność kwadratowa, więc pomagamy sobie rysunkiem. Zaznaczamy minus 1 drugą, zaznaczamy 4 całe i 1 druga. Ramiona skierowane w górę widzimy.
plus, plus, minus, odczytujemy mniejsze od zera. Wartości mniejsze od zera gdzie są? No od minus 1 drugiej do 4,1 druga. No i teraz dopiero możemy na końcu napisać odpowiedź. Nasza odpowiedź musi uwzględniać ten warunek, ten warunek i ten warunek. Czyli musi być częścią wspólną tych wszystkich naszych założeń. No, możesz sobie pomóc rysując na osi liczbowej, ale możemy to zrobić na spokojnie, czyli tak, tu mamy przedział od minus 1 drugiej do 4,1 druga, tu mamy od minus 1 szóstej do plus nieskończoności, czyli minus 1 szósta jest gdzieś troszkę dalej niż minus 1 druga, czyli będziemy, uwzględniając to i to założenie, będziemy mieć od minus 1 szóstej do 4,1 druga. Ale uwaga, tu jest problem, bo tutaj mamy przerwę, bo jest do zera. Czyli naszą odpowiedzią będzie m należące od minus 1 szóstej, nie mogę pociągnąć do 4,1 druga, bo tu mam do zera, czyli do zera suma i dopiero mi się następny kawałek zaczyna od czwórki, czyli od czwórki aż do 4,1 druga. Aż do 4,1 druga. I to jest nasze rozwiązanie, czyli tak jakby klucz do tego zadania, prawda? To, co było istotne, wyznaczyliśmy, czyli zanalizowaliśmy, kiedy nasza funkcja kwadratowa ma dwa różne pierwiastki x1 i x2 tego samego znaku, spełniające warunek, że wartość bezwzględna z x1 minus x2 jest mniejsza od trójki. Wyszło nam takie tutaj założenie na m-a, czyli że nasze m należy do przedziału od minus 1 szóstej do 0, suma od 4 całe do 4,1 druga. Pamiętaj, odpowiedź na końcu musi być jedna. Nie może być odpowiedź składająca się z kilku kawałków. Nie. Na końcu musisz podać jedną odpowiedź, żeby było wiadomo, że na tym kończymy nasze zadanie. Zadanie numer 3. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x kwadrat dodać 2, wnawia się 1 minus m x, dodać m kwadrat minus m równa się 0, ma dwa różne rozwiązania x1, x2, spełniające warunek. I teraz mamy taki warunek. x1, x2 jest mniejsze lub równe od 6m, które to jest mniejsze lub równe od x1 kwadrat plus x2 kwadrat. Wybrałam to zadanie, chociaż wygląda Ci pewnie bardzo podobnie jak zadanie numer 2, tylko wybrałam to zadanie dlatego, że tu jest równanie. Tam była funkcja kwadratowa. Ale wiesz, czy rozwiązujesz równanie, czy wyznaczasz pierwiastki funkcji kwadratowej, czy też miejsca zerowe funkcji kwadratowej, to jest dokładnie to samo. Ale chciałam też takie zadanie, żebyśmy zrobili. Oczywiście możemy się zastanowić, czy to równanie może być liniowe. Oczywiście, że nie, dlatego, że tutaj przed x kwadratem stoi jedynka, więc mamy do czynienia zawsze z równaniem kwadratowym. No to wypiszmy założenia, czyli tak, dwa różne rozwiązania. Co to oznacza? Oznacza to, że delta większa od zera. Następnie. Podany jest taki warunek w postaci nierówności podwójnej. No wiesz, trudno się rozwiązuje nierówność podwójną, dlatego my sobie ją rozdzielimy na taką nierówność i na taką nierówność i dostaniemy po prostu dwa warunki. Pierwszy warunek, x1, x2 mniejsze lub równe od 6m i kolejny warunek, że 6m jest mniejsze lub równe od x1 kwadrat dodać x2 kwadrat. I ja te wszystkie oczywiście warunki muszę uwzględnić, założenia rozpisać i na końcu podać odpowiedź. No zaczniemy od tego, że i tak nam delta będzie potrzebna. Może ją, tą deltę znowu gdzieś na boku policzymy. Czyli znowu mamy b kwadrat, czyli podnosimy to nasze, to jest nasze b, a to jest nasze c. No a wynosi 1, to już nie będę pisała. Czyli b kwadrat, to będę miała 4, otwieram nawias. Tu wzorem skróconego mnożenia 1 minus 2m dodać m kwadrat, czyli b kwadrat, minus 4 razy a, które jest 1, to nie piszę, razy c, czyli m kwadrat minus m. Czyli delta to się równa, tu wymnażam, 4 minus 8m dodać 4m kwadrat minus 4m kwadrat dodać 4m. Tak się mi tutaj udało, że 4m kwadrat minus 4m kwadrat i już tego nie ma, czyli moja delta to będzie minus 8m plus 4m, czyli minus 4m dodać 4. Taka mi wyszła delta, dlatego fajnie, bo będę miała krótkie tutaj założenie, czyli minus 4m dodać 4 ma być liczbą dodatnią, większą od zera. Czyli minus 4m większe od minus 4, podzielę przez minus 4 i mamy m mniejsze od jedynki. Czyli m należy od minus nieskończoności do jedynki, no bo ma być mniejsze. Podkreślę sobie, żeby było wiadomo, do czego wrócić na samym końcu.
Dobra, no to teraz lecimy tutaj. Tu pamiętamy wzór wieta x1 razy x2 to jest c nad a mniejsze lub równe od 6m. No to c widzimy ile wynosi. M kwadrat minus m nad 1, to już może nie będę tego pisała, jest mniejsze lub równe od 6m. Nierówność kwadratowa, ale to trzeba przerzucić, czyli m kwadrat będzie minus 7m mniejsze lub równe od zera. Jak rozwiązać? No wyciągnąć sobie przed nawias, nie będziemy tutaj jakimiś strasznymi metodami robić, tylko najprościej. Nierówność kwadratowa, pomagamy sobie rysunkiem. Miejsca zerowe w głowie, tutaj jest 0, a tutaj 7k, zeruje ten nawias. Ramiona skierowane w górę. Zaznaczamy plusy, minusy i odczytujemy, gdzie nasza ta funkcja kwadratowa na rysunku ma wartości mniejsze lub równe od zera. Czyli od naszego zera domkniętego do siódemki domkniętej. Znowu sobie to podkreślamy, bo do tego trzeba będzie oczywiście wrócić. No to teraz ostatni warunek, być może najtrudniejszy. Żeby ten warunek zrobić, to tutaj widzimy, no nie ma wzoru wieta, ale lekko go przekształcimy i już będzie. A może na czerwono jeszcze będę pisała. 6m mniejsze lub równe. Musimy to zwinąć do wzoru skróconego mnożenia, żeby był ten wzór wieta pierwszy. Czyli muszę mieć tak, x1 plus x2 do kwadratu. I teraz uwaga, jak ja to będę robiła wzór, to ja tam dokładam 2x1, x2. Ale ja tego nie mam, to muszę odjąć 2x1, x2, no bo wiesz, jak ja coś dołożę, to ja muszę odjąć to samo, no bo ta nierówność musi być całą równoważna. No i teraz jeszcze sobie zapiszemy tylko, że tu był wzór wieta minus b nad a do kwadratu minus 2 razy c nad a. No to teraz już będę podstawiała, czyli 6m mniejsze lub równe minus b i tu mamy nad a, no a jest jedynką, minus się podniesie do kwadratu, to się nim nie przejmuje, czyli b do kwadratu podnoszę, czyli tak jak wcześniej to robiłam w delcie, czyli 4 w nawiasie, 1 minus 2m plus m kwadrat, bo to lecę wzorem skróconego mnożenia, minus 2 i teraz razy mamy c nad a, no a się nie przejmuje, bo jest 1, a nasze c to będzie m kwadrat minus m. No to musimy to przekształcić, czyli tu musimy liczyć 4 minus 8m, dodać 4m kwadrat, minus 2m kwadrat, dodać 2m. No to na pewno widzisz, że trzeba to będzie wszystko przerzucić na jedną stronę, bo nie ma o czym mówić. Tu mamy 4m kwadrat minus 2m kwadrat, to jest 2m kwadrat, przerzucam tutaj, będę miała minus 2m kwadrat. Dalej mam tutaj 6m plus 8m, to jest, bo jak przerzucę, to będzie 14m, ale jeszcze tu przerzucę minus 2m, czyli plus 12m będzie. I mamy tutaj tylko czwóreczkę, przerzucam minus 4 mniejsze lub równe od 0. Myślę, że podzielimy przez minus 2, żeby były mniejsze liczby, czyli mam m kwadrat minus 6m i plus 2 i tu nam się zwrot nierówności zmienia, większe lub równe od 0. No to mamy nierówność kwadratową, no to liczymy deltę. Czyli delta to się równa b kwadrat, czyli 36, minus 4 razy 2 to będzie minus 8, no i delta nasza to nam wyjdzie 28. Niestety nie za ładna wyszła, ale to się nie przejmujemy, bo tak może być. Pierwiastkujemy, to będziemy mieć 4 razy 7, czyli 2 pierwiastki z 7. No to liczymy takie m1, m2. No to ja liczę, m1 to będzie 6, minus 2 pierwiastki 7 nad 2a, czyli nad 2. Po skróceniu oczywiście jednego i drugiego mam 3 minus pierwiastek z 7. Mogę też wyłączyć przed nawias, prawda, dwójkę i wtedy skrócić, ale myślę, że możemy to szybko zrobić i tutaj będzie 3 plus pierwiastek z 7. No musimy sobie pomóc oczywiście rysunkiem, czyli ja tutaj narysuję oś liczbową, zaznaczę 3 minus pierwiastek z 7, tu będzie 3 plus pierwiastek z 7, ramiona skierowane do góry, tu plus, tu minus, bo patrzymy, przypominam, na tą tutaj naszą nierówność po podzieleniu przez minus 2, bo z niej liczyłam deltę i większe lub równe, czyli m należy od minus nieskończoności do 3 minus pierwiastek z 7, to domknięte, suma od 3 plus pierwiastek z 7 do plus nieskończoności i to sobie znowu podkreślamy. Pamiętaj, na końcu musisz podać odpowiedź. To bezdyskusyjnie piszemy odpowiedź. M należy i musimy popatrzeć na tą odpowiedź. Czyli tak, no żeby tę odpowiedź podać, to trzeba sobie tak mniej więcej oszacować. Czyli tak, może zaczniemy od tych dwóch, bo łatwiej. Tu jest od minus nieskończoności do jedynki, a tu jest od 0 do 7. Widzimy, że częścią wspólną
bez rysowania, jest przedział od 0 do 1. No to popatrzmy tutaj. Tutaj 3 minus pierwiastek z 7. Czym minus pierwiastek z 7? Pierwiastek z 7 to jest ponad 2, prawda? No bo pierwiastek z 4 to jest 2, no to tu jest troszkę ponad 2. Czyli będziemy mieć 3 minus coś więcej niż 2, czyli na pewno będzie mniej niż 1. Czyli mamy od minus nieskończoności do czegoś mniejszego od 1. A tu mieliśmy od 0 do 1, czyli na pewno będziemy mieć od 0 do tego 3 minus pierwiastek z 7 domkniętego, natomiast 3 plus pierwiastek 7 to jest zdecydowanie większe od 1, więc już więcej nic nie będziemy pisać. Bo ma, tutaj było takie ograniczenie od 0 do 1 tutaj naszej, prawda? Tu było od 0 do 7, ale tu było od minus nieskończoności do 1, co nam dało od 0 do 1. Zatem naszą odpowiedzią jest n należące do przedziału obustronnie domkniętego od 0 do 3 minus pierwiastek z 7. Zadanie numer 4. Wyznacz wszystkie wartości parametru p, dla których pierwiastki x1 i x2 równania. I to równanie czytam. X kwadrat minus 2x równa się p pomnożone przez p minus 14 spełniają warunek 7x2 minus 4x1 równa się 47. Teraz uwaga, dlaczego ja to zadanie wybrałam, bo pewnie dla co po niektórych z Was wygląda to zadanie podobnie jak zadanie wcześniejsze. Otóż nie. Dlaczego? Dlatego, że ten warunek jest taki troszkę do niczego. No bo tak, 7x2 minus 4x1, no jak to zrobić, żeby mieć wzór wieta? No nie bardzo, nie? Bo tu jest 7, tu jest 4. Ale popatrz, co możemy zauważyć. Po pierwsze, wiemy, że są pierwiastki, no to teoretycznie delta większa lub równa 0, bo ja nie wiem, czy czasem nie są takie same. Ale popatrzmy na to w inny sposób. Po pierwsze, to równanie jest nieposegregowane. Ja bym zaczęła od posegregowania, czyli tak, x kwadrat minus 2x, tu jak pomnożymy, będziemy mieć p kwadrat, przeniesiemy minus p kwadrat. Tu mamy p razy minus 14, to jest minus 14p, przerzucę, to będzie plus 14p równa się 0. I teraz popatrz, czym to zadanie się troszkę różni od wcześniejszych, bo po pierwsze, wiemy, ile wynosi a. 1. Wiemy, ile wynosi b, minus 2. Natomiast tylko sparametryzowane jest c. I co nam to daje? No daje nam to, że przecież pamiętamy taki wzór wieta, nie? Który mówił nam o b i a. Był to wzór x1 dodać x2, to się równa minus b nad a. Popatrz, jak tutaj ładnie nam wyjdzie. Wyjdzie nam, że x1 dodać x2, to się równa minus b, czyli u nas jest to będzie 2 nad 1, czyli 2. Czyli mamy już podany warunek, że x1 jak dołożę do tego x2, wychodzi 2. I drugi mój warunek, że 7x2 minus 4x1 to się równa 47. Zadanie na pierwszy rzut oka niby wyglądało podobnie, a jest inne zadanie. Popatrz, rozwiążmy sobie taki układ równań, czemu nie, prawda? Rozwiążemy taki układ równań, wyznaczymy sobie pierwiastki. A później odpowiemy na pytanie, to dla jakiego p tak się stanie. No to co? No to jaka metoda? No myślę, że najprościej będzie chociażby zrobić metodę podstawienia, czyli wyliczyć tutaj x1, to będzie 2 minus x2, podstawić, czyli będzie 7x2 minus 4 w nawiasie 2 minus x2, to się równa 47. No to tak, jak już zaczęliśmy układem równań, no to już skończmy, chociaż musimy to przepisywać, to pierwsze równanie, ale trudno. 7x2 minus 8 będzie plus 4x2. Równa się 47. No to dalej, x1 to się równa 2 minus x2 i tu będziemy mieć, jak dodamy, 11x2 to się równa, tu jak przerzucę, będę miała 47 dodać 8, 55, podzielę przez 11 i mogę napisać, że moje x2 to jest 5, bo to się mi pięknie podzieli. No to znaczy się, że moje x1 to będzie 2 minus 5, czyli to będzie minus 3. Popatrz, mi wyszły dwa pierwiastki. Ja już wiem nawet, jakie mi wyszły. To ja nawet warunku na deltę nie muszę pisać. No bo ja na stówę wiem po tych warunkach zadania, że będę miała po prostu takie dwa pierwiastki. Oczywiście, jeżeli napiszesz delta większa od 0, no bo tobie wyszły, oczywiście może to się pojawić, prawda? Ale w zasadzie to my wiemy, że jak ja już podstawię, czy ten pierwiastek, to powinno mi wyjść P.
A mogę też zrobić oczywiście inaczej, mogę użyć drugiego wzoru wieta. Tutaj naprawdę mamy różne możliwości, a niech będzie ten drugi wzór wieta. X1 razy X2 to mamy C nad A, czyli X1 to jest nasze minus 3 razy X2 to jest 5, no bo mamy konkretnie, bo nam wyszło. C to będzie u mnie minus P kwadrat, dodać 14P nad A, czyli nad 1, to już nie będę pisała. No to teraz sobie przerzucę, czyli P kwadrat minus 14P i mamy minus 15 równa się 0. No w sumie to nam wystarczy tylko i wyłącznie teraz to rozwiązać, prawda? Czyli rozwiązać takie równanie kwadratowe. 14 do kwadratu to mamy 196 i tu mamy, będziemy mieć plus 4 razy 15 to mamy 60. Czyli nasza delta to będzie 256. Po spierwiastkowaniu wyjdzie mi 16 i moje P1 to będzie 14 minus 16 nad 2, czyli minus 1, a moje P2 to będę miała 14 plus 16, czyli 30 nad 2 to jest 15. Czyli ostatecznie ja miałam wyznaczyć to P, dla którego są dwa pierwiastki spełniając taki warunek. Przy takim oczywiście równanku, prawda? No to wyszło mi minus 1, to może być albo 15. Oczywiście, i to będzie jako odpowiedź, ale jeżeli oczywiście chcesz się upewnić, to możesz sobie zrobić warunek na deltę jak najbardziej. Możesz też zrobić tak, że sobie za P podstawisz tutaj minus 1 i zobaczysz, czy faktycznie będą takie pierwiastki. Albo za P podstawisz sobie 15 i zobaczysz, czy faktycznie będą takie pierwiastki. No, nie musimy tego robić, bo nam konkretne pierwiastki wyszły, ale jeżeli chcesz sobie sprawdzić, nie ma problemu, możesz rozpisać warunek delta większa od 0 i tak na pewno obie te liczby, nasza minus 1 i 15, będą spełniały warunki naszego zadania. Zadanie numer 5. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, dla których dwa różne rozwiązania równania, i przeczytam to równanie, x kwadrat minus 2 pomnożone przez k minus 3 razy x minus k, dodać 3 równa się 0, należą do przedziału od minus 2 do 0 obustronnie otwartego. To zadanie znowu tak na pozór wygląda podobnie jak wcześniejsze, ale zrobimy to zadanie zupełnie inaczej. Otóż skupmy się na tym. Po pierwsze, jakie są warunki w tym zadaniu? Jakie są założenia? Po pierwsze, mają być dwa różne. No to tutaj na pewno nikogo nie dziwi. Skoro dwa różne, no to delta ma być dodatnia. No to musimy to napisać oczywiście, bo tutaj niestety nie widać, że od razu będą dwa różne. Musimy napisać warunek delta większa od 0. No to teraz dalej, popatrz. Mają one należeć do przedziału od minus 2 do 0. No i tu jest taki problem, bo można by było to zadanie w ten sposób zrobić, że napisać, że x1 jest większe od minus 2, mniejsze od 0. To samo, x2 większe od minus 2, mniejsze od 0. Ale mamy x1 i x2 podwójnie ograniczone. Tak trochę nie bardzo. Ja będę chciała to zrobić zadanie interpretacją geometryczną. Co to oznacza? Oznacza to, że spróbujmy sobie narysować taki malutki układ współrzędnych, niech będzie tu x, tu y, spróbujmy sobie wyobrazić, o co oni nas proszą w tym zadaniu. Proszą nas, żeby te rozwiązania x1, x2 mieściły się pomiędzy minus 2 a 0. Na osi x oczywiście, minus 2 i 0. Co to oznacza dla mnie? Popatrzmy, jak ramiona są skierowane tej naszej funkcji kwadratowej, która jest oczywiście lewą stroną naszego równania. Jak są skierowane ramiona? No do góry. Czyli ja teraz muszę sobie wyobrazić, jak moja parabola ma wyglądać, ale nie byle jak, tak, żeby moje miejsca zerowe, to x1, x2, popatrz, były tu jedno, tu drugie. Tu jest jakieś x1, tu jest jakieś x2 i one mają być konkretnie tutaj. Spróbujmy sobie taką przykładową parabolę narysować. No ona może być taka, prawda? Ta parabola. No może być taka węższa, prawda? Ale co ja mogę z tej interpretacji geometrycznej wykapować? Ja muszę wywnioskować, że popatrz, ja nie mogę mieć tego x2 po tej stronie. One oba muszą mi się mieścić od minus 2 do 0. Czyli co to oznacza dla mnie? Dla mnie to oznacza, że moje p musi być ograniczone minus 2 i 0. Czyli dokładam założenie, że moje p musi być większe od minus 2 i moje p ma być mniejsze od 0. P, bo pamiętamy, że tutaj chodzi mi tutaj chodzi o ten wierzchołek, tak? Czyli moje p, czyli współrzędna x wierzchołka, musi być większe od minus 2, ale mniejsze od 0. Nie wystarczy to. Moje q musi być ujemne, ale tego już nie będę, no bo jest pod osią, prawda, x,
wierzchołek, czyli Q ujemne, ale tego nie muszę pisać. Dlaczego? Dlatego, że skoro delta jest dodatnia, a jest dodatnie, to wzór na Q to jest minus delta na 4a. To jeżeli moja delta jest dodatnia, a jest dodatnie, to zgodnie ze wzorem jest tam ten minus, no to będzie ujemne. Czyli ja nie będę dokładała kolejnego założenia, które nie jest potrzebne. Ale mogłabym, ale ono mi nic nie wnosi. Dobra, ale co jeszcze muszę napisać? Muszę napisać, że popatrz, wartość funkcji dla minus dwójki jest gdzieś tutaj, a wartość funkcji dla zera jest gdzieś tutaj i obie te liczby mają być dodatnie. To jest bardzo ważna rzecz, bo ja muszę wcześniej tak jakby przebić, czyli ja moje miejsca zerowe muszę moją parabolę wcześniej przebić z osią x, żeby mi tu już wyskoczyły wartości dodatnie, bo tu są miejsca zerowe. Czyli muszę dołożyć mój warunek, że f od minus dwójki ma być dodatnie i moje f od zera ma być dodatnie. I teraz słuchaj, jeżeli któryś z warunków nawet nie będzie potrzebny, a tylko napiszesz, nie zaszkodzi. Dlatego, że ty masz oczywiście podać odpowiedź. Natomiast jak sobie dopiszesz jeszcze, że Q ma być ujemne, może być. Pamiętaj, im więcej warunków, to się nic nie dzieje, byleby nie było tak, że jakiś warunek napiszesz, który oczywiście nie ma racji bytu. No to lecimy od tej delty, zaczynamy, może tą deltę na boku policzę, tak jak zawsze, czyli tak, b kwadrat, no to minus 2 do kwadratu to będzie oczywiście 4 i tutaj wzrost skróconego mnożenia, h kwadrat minus 6k dodać 9, czyli mamy b kwadrat minus 4, a jest 1, to nie będę pisała, i c to jest minus k dodać 3. No to liczę tą deltę. 4k kwadrat minus 24k dodać 36. Tu jak pomnożę plus 4k i tu minus 12. Czyli moja delta to będzie 4k kwadrat. Tu mam minus 20k i mam plus 24. No to to muszę rozwiązać. To troszkę mi zajmie, prawda? Dlatego, że taka mi wyszła ta delta. 4k kwadrat minus 20k. Dodać 24 i to ma być dodatnie. Podzielmy sobie przez 4, czyli k kwadrat minus 5k dodać 6 większe od zera. No to rozwiązuje nierówność kwadratową, czyli b kwadrat 25 minus 4 razy 6 to 24, to jest 1, czyli liczę k1, to będę miała minus b, czyli 5 minus 1 nad 2, czyli mi wyjdzie 4 nad 2, czyli 2 i k2 to będzie 5 plus 1, czyli 6 nad 2, czyli 3. No oczywiście pomagam sobie, rysuję sobie tutaj ten rysunek mojej, tak jakby szkic mojej funkcji kwadratowej występującej po lewej stronie. Ramiona są skierowane do góry, zaznaczam plusy, minusy, a ja mam odczytać większe od zera, czyli plusy, czyli piszę k należy od minus nieskończoności do dwójki, suma od trójki do plus nieskończoności, podkreślamy, bo nam pewne to będzie potrzebne. No to teraz, skoro tak, no teraz piszemy następne. P większe od minus 2. No na P pamiętamy wzór minus B nad 2A, prawda? Czyli nasze minus B to będzie nasze 2K minus 3, prawda? Czyli nasze minus B nad 2A, czyli nad 2 i to ma być większe od minus 2. To te dwójeczki nam się skrócą, czyli k minus 3 większe od minus dwójki. Wychodzi nam k większe od jedynki, jak przerzucę, czyli k należy od jedynki do plus nieskończoności. No już nam się tutaj zawęża ten przedział, ale lećmy dalej. P mniejsze od zera, no to muszę przepisać sobie jeszcze raz to, czyli 2k minus 3 nad 2 i to mniejsze od zera, dwójeczki się skrócą, czyli mam k minus 3 mniejsze od zera, czyli k mniejsze od trójki, no to podaję k należy od minus nieskończoności do trójki, znowu mi wyszedł taki kawałek teraz, no to jeszcze tutaj będę pisała może po tej stronie, czyli f od minus dwójki, co to oznacza? Oznacza, że jeżeli moja funkcja ta jest f od x, prawda, standardowo, to ja mam policzyć wartość tej funkcji dla argumentu minus 2, czyli podstawiam minus 2. To minus 2 do kwadratu to będzie 4, ja będę tu pisała 4. Teraz, jak tu podstawię minus 2, to będę miała minus 2 razy to minus 2, czyli będę miała plus 4 w nawiasie k minus 3 i minus k plus 3 i to ma być większe od zera. No to rozwiązujemy. 4 dodać 4k minus 12 minus k plus 3 większe od zera, czyli 4k minus k to mamy 3k, jest większe od, tu mamy 4 minus 12, czyli to jest minus 8, dodać 3 to jest minus 5, przerzucę to będzie 5, dzielę przez 3,
czyli mam k większe od 1,2, czyli piszę przedział. K należy od 1,2 do plus nieskończoności. I jeszcze jeden warunek mi został, ten, że f od 0, czyli ja teraz dokładnie do tej funkcji za x postawiam 0. Tu będzie 0, tu będzie 0, czyli mam minus k dodać 3, minus k dodać 3 i to ma być większe od 0. No to mamy minus k większe od minus trójki, podzielę przez minus 1, mam k mniejsze od trójki. Tu widzę, że już takie coś miałam, prawda? Ale to się nic nie dzieje, k należy od minus nieskończoności do trójki, muszę to skończyć. I teraz uwzględniam, mój drogi, niestety wszystkie moje warunki, wszystkie moje założenia. No i zastanawiam się, odkąd dokąd będzie. Czyli tak, to nam się założenie z tym pokrywa, więc na to już nie musimy patrzeć. Tu mamy tak, od jedynki do plus nieskończoności, a tu się kończy na trójce. Czyli tak jakby z tego i z tego wychodzi mi od jedynki do trójki. No ale tutaj mamy od 1,2 do plus nieskończoności. Czyli tak jakby z tego, uwzględniając to, będę miała od 1,2 do trójki. No ale widzę, że tutaj nie mogę dojść do trójki, bo tu mam kończyć na dwójce. Czyli mam od 1,2 niestety tylko do dwójki, bo tu mnie to ogranicza, prawda? Dwójka mnie ogranicza, tu się zaczyna od trójki, no ale tutaj już było zakończyć na trójce. No to nie mogę przebić trójki, prawda? Czyli moje k należy od 1,2 aż do dwójki. Jeżeli z tym masz problem, to po prostu sobie narysuj oś liczbową i z tej osi liczbowej wywnioskujesz, jak sobie zaznaczysz kilka tych przedziałów, co jest częścią wspólną wszystkich założeń. Na to nasze spotkanie przygotowałam 5 zadań. Ale wiesz, to nie chodzi o to, żeby zrobić 5 zadań. Ktoś powie tylko 5 zadań, ale to jest aż 5 zadań, które postarałam Ci się dokładnie wytłumaczyć. Jeżeli te 5 zadań zrozumiesz doskonale, to naprawdę nie będziesz miał problemu z żadnym zadaniem z funkcją kwadratową z parametrem. Starałam się wybrać zadania różnorodne, gdzie liczy się pomysł, liczą się wzory wieta, no bo to jest w końcu matura rozszerzona, więc te wzory wieta gdzieś się pojawiają, ale też starałam się wybrać zadanie tak jak to zadanie piąte, gdzie trzeba rozumieć interpretację geometryczną tego zadania, bo gdybyśmy nie robili tym sposobem, to wierz mi, byłoby dużo, dużo więcej roboty. Mam nadzieję, że te zadania będą dla Ciebie przydatne i że z taką wiedzą możesz przystąpić już do rozwiązywania samodzielnie zadań z matury rozszerzonej, właśnie dotyczących funkcji kwadratowej z parametrem. No, to wszystko, jeżeli chodzi o tę lekcję, a my widzimy się już na kolejnym odcinku. Do zobaczenia!